Zadanie 38. Niech A i B będą zdarzeniami losowymi zawartymi w przestrzeni omega. Wykaż, że jeśli prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń równa się iloczyn prawdopodobieństw tych zdarzeń, to mamy taką tezę tutaj ze zdarzeniem przeciwnym. Zapiszmy od razu w postaci założenia. Tak. Przy okazji wspomnę, że ten warunek, który jest w założeniu, oznacza niezależność zdarzeń. Teza. Dobrze. I dowód. Spróbujemy sobie z lewej strony tezy wyjść. Lewa strona, tak? Tezy. I w jaki sposób, wykorzystując założenie, dojdziemy do prawej. Wykorzystamy sobie taki rysuneczek. Myślę, że znacie, często rysuje się takie, żeby sobie lepiej wyobrazić te zdarzenia. Zdarzenie P od A iloczyn B'. Zobaczmy, cóż to takiego będzie na naszym rysunku. Zdarzenie A to jest to zdarzenie. B' to jest wszystko poza B. A zatem zakreskuję sobie wszystko poza B. Iloczyn to jest część wspólna. A zatem widać pięknie na tym rysunku, że częścią wspólną jest ten pokrzyżowany tutaj obszar. Jak go możemy teraz inaczej zdefiniować? Możemy go zdefiniować w ten sposób, że będzie to P od A całe odjąć o ten fragmencik. A ten fragmencik to jest część wspólna zdarzeń A i B. A zatem pojawia nam się element z założenia, czyli idziemy w dobrym kierunku. Wykorzystajmy teraz nasze założenie, czyli zamiast prawdopodobieństwa iloczynu wpiszemy ten iloczyn prawdopodobieństw. Wyłączę sobie teraz P od A przed nawias. I oczywiście 1 odjąć prawdopodobieństwo zdarzenia B to jest prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego. A zatem mamy prawą stronę tezy, co należało dowieść. Dziękuję.